Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tego Geeka. Dzisiaj będziemy walczyć z Czubaką. I właśnie skoro ma to być walka, to ja też uzbroiłem się w strój dość nieoczywisty. Żółw ninja kontra łuki. Myślę, że szanse będą wyrównane. ...2319 elementów za 1000 zł katalogowo. Drogo, bo nie ma tutaj figurek. No okej, jest jedna, jest Czubaka w tej wersji minifigurkowej, ale innych figurek już nie ma. W Alto jest co prawda taniej, ale ja i tak patrząc na cenę tego zestawu mogę jedynie powiedzieć... Bo pewnie gdybym był łukiem, to właśnie tak bym zareagował na to, że musiałbym wydać na ten zestaw tyle pieniędzy. Okej, trafił do szerokiej dystrybucji, więc jest nieźle, ale myślę, że to i tak będzie zestaw, który może być za jakiś czas w jeszcze bardziej okazyjnych cenach. Sprawdzajcie. Pudło wygląda w ten sposób. No i jeśli chodzi o Czubakę, no to ja już mówiłem o tym wielokrotnie. Mówiłem o tym w holu, mówiłem o tym przy okazji zapowiedzi tego zestawu, że... Jest całkiem fajnie od szyi w dół i już nieco gorzej od szyi w górę. Niestety Czubaka nie może udać się do kliniki medycyny estetycznej i poprawić sobie tego i owego, więc musimy po prostu brać go w takiej formie, jakiej istnieje, albo po prostu zrezygnować i nie brać. No ale ja zdecydowałem się jednak po niego sięgnąć, no i myślę, że... Tak jak mogłem powiedzieć wam, co nie działa w Concordzie, ale też co działa, bo zdaję sobie sprawę z tego, że jest dużo komentarzy z waszej strony, że kurczę, jednak nie biorę Concorda po twojej recenzji. To nadal jest świetny model, on jest bardzo fajnie skonstruowany, tylko tamten kolor po prostu nie dowozi. A tutaj jest tak, że cóż, no kolor dowozi, bo zakładam, że jest jednolity, z brązami nie ma problemów, jeśli chodzi o kolory. Raczej chodzi tutaj o trwałość klocków, one po prostu lubią czasem pękać. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało już w komplecie, po złożeniu, kiedy Czubaka będzie mógł na mnie spojrzeć i rozpocząć pojedynek. Jest podstawka, aczkolwiek ja zastanawiam się, dlaczego podstawki są dwie, no bo mamy ten stand, na którym Czubaka stoi obiema kończynami, ale mamy też podstawkę, na której ulokowana jest jego minifigurka. Można było zrobić jedną, może to miałoby więcej sensu, ale wiecie, ja tutaj nie będę szukał sensownych wyjaśnień, bo mam wrażenie, że kilka z nich nie znajdzie odpowiedzi, ale jeśli chodzi o sam wygląd, to naprawdę jak patrzę na te kusze, jak patrzę na pas, na torbę, to... Fajnie, doceniam bogactwo detali, zdaję sobie sprawę z tego, że konstrukcja momentami będzie szalenie nudna, bo to będzie przekładanie brązowych klocków, ale jeśli puentą będzie ta głowa, to ja już nie mogę się doczekać. Z drugiej strony pudełko wygląda następująco, mamy tutaj Chewiego z nieco innej perspektywy, możemy zobaczyć, jak na przykład wygląda ta torba, taka lekko w stylu Indiana Jonesa, wysokość 46 cm, szerokość 18 cm. Tutaj jeszcze mamy przypomniane filmowe fotosy, no i jest podstawka. Pytanie za 100 punktów, czy zostało to wykończone za pomocą naklejki, czy jest to nadruk. Zaraz się dowiemy, czy wszelkie wątpliwości zostaną rozwiane. Tyle, że muszę najpierw wysypać zawartość tego wielkiego pudła. I będziemy to sprawdzać. Dobra, nie wiem, czy ja to od razu sprawdzę, nie wiem, czy od razu zidentyfikuję tego tajla, ale nie, możemy to zrobić inaczej. Możemy naturalnie otworzyć kopertę z instrukcjami i zobaczyć, czy w środku są naklejki. I wtedy będziemy mieli odpowiedź. Jest instrukcja. Nie widzę naklejek. Czubaka wita nas tak trochę z partyzanta, tutaj wyskakuje. I rzeczywiście, może to jest żart, ten zestaw w sensie, skoro tutaj Czubaka też tak prezentuje się, powiedziałbym, mało profesjonalnie. Okej, spoko. Ja w takim razie spróbuję tylko namierzyć tak na szybko, jeśli mi się uda. No i jest. I to jest nadruk. No, bardzo fajnie. W takim razie już Chewie dostał ode mnie jednego plusa. Mogę iść go poskładać. Czy dobrze bawiłem się przy składaniu? No nie bardzo. Kiedy ostatni raz tak się wynudziłem? Kiedy składałem domek na drzewie z serii LEGO Ideas. Naprawdę składanie Czubaki to jest totalna nuda, to jest ciągłe przekładanie klocków praktycznie w dwóch kolorach. No a jeśli chodzi o
kwestie konstrukcyjne, które mogłyby wam się tutaj spodobać, niestety ich nie ma, bo budujemy stelaż, który po prostu obudowujemy z czterech stron. Najgorzej jest w przypadku tułowia, bo tułów Czubaki to jest najzwyczajniej w świecie wielkie pudełko zapałek, pusty stelaż, który obudowujemy z czterech stron i to wygląda niestety bardzo prostokątnie. Tutaj nie ma jakichś takich naturalnych przejść, no a w miejscach, gdzie elementy kończyn czy też głowy są do tułowia przypięte, to niestety nie wygląda to dobrze, są znaczne prześwity, ale co ja tam będę opowiadał tak w teorii. Zobaczcie, jak to wygląda. Czubakę pooglądamy sobie z każdej strony i pooglądamy go z bliska. Nogi to mimo wszystko najlepsza część tej konstrukcji, mimo tego, że cała konstrukcja jest chybotliwa. Zobaczcie, w momencie kiedy ja ruszam podstawką, on bardzo się telepie i szczerze mówiąc jest średnio stabilny. Nie do końca rozumiem te ozdobniki na podstawce. Mam wrażenie, że ta podstawka po prostu została nieskończona, bo tutaj mamy trochę wolnych studów jeszcze, żeby coś dobudować, a w tym miejscu mamy właśnie jakieś takie dekory. Po co one są? Nie mam zielonego pojęcia. Co do nóg, one rzeczywiście są całkiem nieźle spasowane w kolanach i tak jak mówiłem, cały czas budujemy wielką postać z klocków w dwóch kolorach, które ciągle się palcują, które ciągle się marzą i tak najlepiej to trzeba byłoby odtłuszczać palce co kilka minut, a w momencie, kiedy je będziecie tak odtłuszczać, to po prostu zacznie wam schodzić na skórek. Nie ma na to jakiegoś sensownego rozwiązania. No ale okej. Nogi są jakie są, tylko że zobaczcie już tutaj, kiedy mamy łączenie nóg z tułowiem, tutaj widać, jak to jest zrobione już średnio dobrze, bo naprawdę jeśli chodzi o połączenie w kolanach, to jest wszystko bardzo dobrze spasowane i od stóp do bioder jest naprawdę w porządku. Potem zaczynają się problemy. To możemy sobie w takim razie teraz nieco wyżej powędrować. O, może tak będzie dobrze, jeszcze troszeczkę sobie to wyprostujemy. No i teraz tak, mamy tutaj tułów i tak jak mówiłem wcześniej, to jest wielkie pudełko zapałek. Tutaj budujemy sobie prostokąt, do którego przypinamy cztery ścianki. Plecy, dwa razy boki, no i naturalnie przód Czubaki. I teraz z bliska, z przodu tego nawet za bardzo nie widać, ale z tyłu widać, jak po prostu ta sylwetka wygląda pokracznie. Tutaj też możecie zobaczyć, jak duży jest prześwit na głowie i ta głowa też dynda. Ona tak raz opada do przodu, raz do tyłu, gdzieś tam telepie się na boki. Tutaj nie ma jakiegoś takiego fajnego spasowania na klik, jak często w zestawach jest, że mamy na przykład dwa stawy kulkowe, pstrykamy i to po prostu mocno jest osadzone. Nie w tym zestawie, a szkoda. Ale na przykład ręce są w ten sposób zamocowane, bo mamy tutaj jeden element wpięty w ramię i na przykład drugi jest blokadą, która nam trzyma rękę w takim położeniu. Tak samo jest z drugą ręką, która trzyma kuszę. No i teraz tak, jeśli chodzi o kuszę, ona jest zrobiona naprawdę bardzo estetycznie. Mamy tutaj jeszcze pasek. Tak samo estetycznie prezentuje się torba, jak i pas, którym czuł jest obłożony. I co zabawne, pas też nie jest zblokowany. Pas jest totalnie luźny. No i zobaczcie, jak możemy go sobie nienaturalnie odginać. Wygląda to co najmniej dziwnie, ale to też fajnie by było, gdyby właśnie tutaj pod pasem na przykład był element, który blokuje nam pas gdzieś na wysokości ramienia, bo możemy sobie też czuł jego zostawić. I jeśli ja bym tutaj ten pas teraz opuścił, no to zobaczcie, jest miejsce, żeby to wpiąć i zblokować? Jest. Pas tylko teoretycznie zasłania nam takie niedoskonałości, bo to też nie zostało w żaden sposób zabudowane. Co więcej, widać tutaj klocki w innych kolorach. I to jest według mnie bardzo duże niedociągnięcie, szczególnie kiedy weźmiemy pod uwagę, że zestaw katalogowo kosztuje 1000 zł. No i myślę, że możemy przejść teraz do deseru, czyli do głowy, która wygląda następująco. I powiem wam szczerze, że ta głowa chyba gorzej wygląda na zdjęciach niż na żywo. Może to jest też kwestia takiego przełknięcia tematu, bo jak składałem Czubakę, jego składa się też tak trochę nie po kolei, dlatego że najpierw składamy głowę, przepraszam, najpierw składamy nogi, potem tułów, potem lewą rękę, następnie głowę, chyba pas, kuszę i rękę prawą. To wygląda to trochę dziwnie. A w momencie, kiedy już ta głowa jest zaczepiona, okej, ja ją akceptuję z tego względu, że ona po prostu wpisuje się w estetykę pozostałych elementów tej konstrukcji. Co nie zmienia faktu, że uważam, że ta głowa po prostu wygląda brzydko i niekoniecznie jest dobrze dopasowana do Czubaki. Wiecie, na pudełku nawet są wrzucone zdjęcia, jak Czubaka wyglądał. On miał
inaczej poukładaną tą sierść. Ona tak troszeczkę jakby sterczała. Mnie Chewbacca zawsze kojarzył się trochę z lwem, z czarnoksiężnika z Krainy Oz i tutaj tego nie widzę, po prostu. I gdyby to rzeczywiście była czyjaś konstrukcja, że ktoś sobie wymyślił, dobra, zrobię Chewiego w takiej skali, spoko. Ale to jest zestaw, który trafił do pudełek, który jest sprzedawany za naprawdę ciężkie pieniądze, a uważam, że jest bardzo mocno niedopracowany. I kurczę, no... Naprawdę nadzieja była do bioder. Potem zaczęły się schody. Co wam mogę więcej powiedzieć? No zobaczcie. Czy te oczy mogą kłamać? W zestawie znajdziemy jeszcze małego Chewbaccę. No i tutaj on jest wyeksponowany na takiej podstawce ekspozycyjnej. Płytka posiada nadruk, o czym wcześniej mówiłem. Możemy tutaj zobaczyć podobiznę Chewiego i kilka istotnych informacji o tym, że choćby mierzy 2 metry i 28 cm, że urodził się na kaszyk i tak dalej. No a jeśli chodzi o wygląd figurki, to mnie się Chewie trafił jakiś taki, powiedziałbym, chyba średnio równo zadrukowany, ale mi sprintem nie mogę go nazwać. No nie wiem, nie jestem... Wydaje mi się, że mam o wiele lepszych Chewbacców gdzieś tam w swojej kolekcji. Ten wygląda jak lekko niedopracowany. Może ja po prostu mam pecha z tym zestawem? Nie wiem, o co chodzi, no ale cóż, ja i tak zresztą wolę tego Chewbaccę ze śniegiem z AT-ST. Czasem jest tak, że zestaw na pudełku wygląda gorzej, a na żywo już zdecydowanie lepiej. Czy jest tak w tej sytuacji? No jest, ale tylko w przypadku głowy, bo na pudełku Chewie ma wytrzeszcz, a na żywo już nie. Natomiast jeśli chodzi o całą resztę jego ciała, to na żywo już jest gorzej niż na pudełku, z tego względu, że ta kwadratowa sylwetka bardzo mocno rzuca się w oczy i nie zasłoni jej pas, nie zasłonią jej ręce mocno przylegające do ciała. I w ogóle uważam, że wypuszczanie zestawu w takiej formule za 1000 zł katalogowo to jest rozbój w biały dzień. Można się jedynie domyślać, że zestaw od razu był skazany na porażkę, bo szybko trafił do szerokiej dystrybucji i został bardzo mocno przeceniony. To wiecie, gdyby zestaw był hitem, to pewnie dalej byłby dostępny tylko na Lego.com i w Lego Store'ach, a tak to możemy sobie przypisywać jakieś takie teorie. Czy tak jest, czy nie, możemy jedynie przypuszczać, ale zestaw zdecydowanie nie jest udany. Ja go za was przetestowałem, nie musicie wydawać na niego niepotrzebnie pieniędzy. Jeśli widzicie tutaj dużo przydatnego budulca, bo jest to na pewno jego zaleta, to polujcie po prostu na niego w dobrych promocjach. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!